się na tydzień spotkać, żeby to opowiedzieć wszystko. Dzięki. To znaczy, ja myślę, że są chociaż dwa takie elementy, które warto wspomnieć. Pierwszy to przyznaję, że właśnie w tym 90 roku, po 4 roku seminarium, klerycy idą na praktyki wakacyjne. Ja jako senior seminarium, a seminarium warszawskie wtedy liczyło 350 chłopaków, to senior to był ktoś. Trzech kleryków aż w takiej liczbie. Miałem iść do jednej z warszawskich parafii, bardzo zacnej, ważnej. Był tam zawsze senior szef, a wszyscy jego koledzy szli na liść. Archidiecezja była dość spora wtedy. No ale w dniu, na 3 dni przed końcem roku, kiedy żeśmy szli na ogłoszenie tych miejsc naszych praktyk, wicerektor mnie spotyka, notabene zginął w Smoleńsku jako rektor UKSW, ksiądz Ryszard Pomianek. Fantastyczny człowiek. Mówi, słuchaj, jakoś nastąpiły pomieszania, na razie nie ma do ciebie parafii, coś ci znajdę. I ostatecznie w dniu rozjazdu, na wakacje, wicerektor mnie spotyka, słuchaj, już mam, Klarysach, mówi ci to coś? Nie. No to ci powiem. To jest początek Konstancina, jak się bierze od Warszawy. Tam zresztą była ta sławetna winna Gierka. Młodzież tutaj, co oni nie wiedzą nawet, to Gierek, co się tam działo, ale to swoją drogą. Winna w Klarysery, tam się działy różne rzeczy. Jeżeli znacie taki film w cyklu Święta Polskie, jest o świętym Mikołaju, o Bożym Narodzeniu. Tam taki więźniowie robią za Mikołaja i za Miła. To tam się akcja między nimi toczy w domu dziecka, który jest właśnie w Klarysery. Ale do rzeczy. Tam jest proboszcz, był proboszcz, jest na emeryturze. Ksiądz Andrzej Fiołkowski, dobrze mówię, daje pełne określenie. Ja tam przyjechałem do niego i ja spotkałem człowieka, który no wtedy miał 60 kilka lat. Człowieka, który był permanentnie radosny. Taką naturalną radość. Kiedy dzwonisz domofonem po raz pierwszy do gościa, ja mówię, słucham. Słucham. Nie. Czego? Ja się przesłaniam. No, Marek Stolarczyk, kleryk, chodź kochany, oczywiście. I słuchajcie, ja byłem tam 4 tygodnie w sposób zupełnie nieprzypadkowy, jako diakon byłem tam cały Wielki Post też oczywiście, ale ja spotkałem człowieka, który non stop był sobie życzliwy. Taka jedna scena mi niesamowicie utkwiła, a wtedy właśnie w tym Wielkim Poście, kiedy już jako diakon byłem u niego, straszny dzień był jeden, taki od bardzo wczesnego rana. Tam nie było gospodyni, my śniadania, kolacje robiliśmy sobie sami, na obiad chodziliśmy do takiej pani Marii, która już strasznie żyje. I po takim bardzo ciężkim dniu, kiedy już trochę posprzątałem po tej kolacji, usiedliśmy, żeby jakiś dziennik obejrzeć, chyba jeszcze dziennik wtedy był, a nie wiadomości. Siedzimy, on już taki, za przeproszeniem, urąbany, no widać zmęczony po prostu. I to mowa. Podchodzi, słucham. Tak, to powiedzcie, ja zaraz zejdę do was. Odkładę do nowy, mój przycisk z chrztem. I to dla mnie było po prostu niesamowite, że tak można. I to był tak naprawdę właściwie to, co bym tu powiedział, że tak można. A cała reszta? Ja staram się patrzeć na ludzi i staram się ich słuchać. Ja już wiele lat temu sobie przyjąłem taką refleksję, którą sobie bardzo często powtarzam i ci, którzy mnie znają, a tu jest trochę takich osób, ją słyszą wielokrotnie, żeby tylko były takie problemy na świecie, to świat byłby szczęśliwy. To, co mówiłem tu o mojej wychowance chociażby. I to jest na tej zasadzie, a z drugiej strony, no cokolwiek byśmy nie mówili, na co dzień mamy wokół siebie tyle różnych trudnych, smutnych rzeczy, że rzeczywiście niesie jakąś radość i otwartość, życzliwość. To jest chyba taki pierwszy element pewnego daru Pana Boga. Już nie mówiąc o tym, że święty Paweł w liście do Galatów jako radość dał, jako jeden z owoców Ducha Świętego. Ale to tak chyba bardziej na tej zasadzie. Z szacunku dla tych, którzy niosą swoje sprawy i też są radości.